Nie spotkałem nigdy takiego rzeźbiarza, który w ramach przyjętej konwencji tak by poza tą konwencję wyszedł. Po Michalu Anioli, po Michelangelo, chyba nie było kogoś więcej ciekawego jak Pinzeń. Jeżeli o człowieku z połowy XVIII wieku wiemy mniej niż o stwoszu, bo mniej wiemy, no to już wystarczy jako pewien początek dość sensacyjnej historii. A jednocześnie jest to artysta najwyższej klasy. Jest to artysta moim zdaniem genialny. Twierdzę, że jest to El Greco rzeźby. W połowie XVIII wieku w Buczaczu na Podolu pojawił się rzeźbiarz ołtarzowy Jan Jerzy Pinzel. W lipcu 1751 roku w księgach parafialnych odnotowano wpis o ślubie z Marianną Elżbietą Kiejtową. W kilka lat później pojawiły się zapisy o narodzinach synów Pinzla, Bernarda i Antoniego. Z tego też okresu pochodzą jego pierwsze prace. Od początku XX wieku dla polskich i ukraińskich historyków Pinzel pozostawał postacią legendarną. Do dziś pozostaje tajemnicą, jak tej klasy artysta trafił do prowincjonalnej mieściny na Podolu. To jest wielka zagadka. Skąd przyszedł? Nie ma żadnych wskazówek. Na pewno był etnicznym Niemcem, z któregoś z krajów Europy Środkowej. Ale czy urodził się w Czechach, czy w Bawarii, czy w Austrii, czy może na Śląsku? Na ten temat nie mamy żadnych wskazówek. Niemieckie nazwisko i warsztat zdradzający znajomość wielkiej sztuki europejskiej sugerują, że pochodził z Zachodu. Jednak mimo wieloletnich poszukiwań nie udało się odnaleźć w Niemczech ani w Austrii śladu artysty o tym nazwisku. Istnieją przypuszczenia, że pojawił się na Ukrainie pod zmienionym nazwiskiem, szukając azylu przed wyrokiem śmierci za zabójstwo. Zwolennicy tej teorii dopatrują się przyczyn niezwykłej ekspresji jego rzeźb w dramatycznych doświadczeniach z przeszłości artysty. Niektórzy badacze w twarzach pinzlowskich rzeźb doszukują się śladów szaleństwa. Twierdzą, że mistrz jako modeli używał osób psychicznie chorych. Postacie świętego Joachima i świętej Elżbiety pochodzą z kościoła w Chorodence. Odarte z polichromii odsłaniają kulisy warsztatu rzeźbiarza. Ślady narzędzi w surowym drewnie potwierdzają genialne wyczucie formy i swobodę, z jaką posługiwał się dłutem. Monumentalne rzeźby zachwycają precyzją detali i lekkością ruchu przedstawionych postaci. Отут мамо пара головок. Мамо пара головок пінзльовських. От. Та то є пінзель, оте 4-5 головок з пінзля. То є ще один пінзель з Городенки, то є Сент-Ян. Найвінці знищений, там тільки
przepiękna jedna noga na dole. Do największych osiągnięć w twórczości Pinzla zalicza się rzeźbiarski wystrój kościoła w Chodowicy. Kościół w niewielkiej wsi pod Lwowem był jedną z najpiękniejszych barokowych świątyń w Rzeczypospolitej, a nawet w Europie. Scena ofiarowania Izaaka należała do zespołu rzeźb chodowickiego kościoła. 100 lat tego nikt nie widział. Badacze 30-tych lat, badacze 20 wieku szukali pinzla w kościołach. W cerkwiach myśleli, że tego nie ma. A tutaj on robi kamiennego onufrego i nikomu z badaczy nigdy nie dochodziło do głowy pojechać gdzieś do tej wioski. От, і тут шукати тих, в тих jaskiniach szukać tego pinzla. Wszystko, co wiemy o pinzlu, zawarte jest w kilku urzędowych zapiskach dotyczących zaledwie 10 lat z jego życia. Ostatni zapis to rachunek za rzeźby w monasterzyskach z września 1761 roku. Z ksiąg parafialnych wynika, że w rok później żona pinzla, już jako wdowa, ponownie wychodzi za mąż za niejakiego Berensdorfa. Między tymi datami ukryty jest dramat artysty. Prawdopodobnie Pinzel zmarł krótko po zakończeniu prac w monasterzyskach. Co było przyczyną jego śmierci, wypadek, choroba? Czy poznamy kiedyś te tajemnice? Po wielkim mistrzu rzeźby barokowej została tylko niewielka część jego wspaniałego dorobku. Okaleczone rzeźby przypominają dziś o życiu i dramacie tajemniczego artysty z Buczacza.